Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park tylko w minionym roku przeznaczyła ponad 670 tysięcy złotych na wsparcie. Środki otrzymały fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, hospicjum i wiele innych beneficjentów. Specjalnie z tej okazji w Zamku Książ zorganizowano spotkanie noworoczne. Środki pochodzące ze strefowych programów CRS, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowy strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jak otrzymać środki? Jest to banalnie proste. Wystarczy wejść na stronę Invest Park i wypełnić wniosek. Jako beneficjent miałem możliwość tylko korzystania z dotacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2022 roku i wygląda to bardzo pozytywnie z naszego punktu widzenia. Ubiegaliśmy się o pieniądze przede wszystkim dla szkółki dziecięcej. Wnioskowaliśmy o zakup sprzętu sportowego. Udało nam się kupić dużą ilość piłek do trenowania dla najmłodszych dzieciaczków i dzięki temu nie zabraknie im sprzętu. Jak wiadomo, sprzęt jest bardzo potrzebny. Jak mówi prezes Invest Parku Piotr Wojtyczka, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest spółką odpowiedzialną społecznie. Istotą działalności Invest Parku to dbanie o naszych przedsiębiorców, o przyszłych przedsiębiorców. To clue funkcjonowania stref ekonomicznych, ale to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że chcemy dbać o wszystkie te podmioty, które wymagają wsparcia, o stowarzyszenia, fundacje, o cały trzeci sektor. W tamtym roku przeznaczyliśmy ponad 670 tysięcy złotych na wsparcie, tak jak powiedziałem, trzeciego sektora, stowarzyszeń, fundacji, wszystkie te podmioty, które potrzebowały i wymagały wsparcia. Dzięki rewelacyjnym, historycznie dobrym wskaźnikom i wynikom, jakie udało nam się osiągnąć, czyli najwyższe nakłady inwestycyjne, jeżeli chodzi o wszystkie strefy ekonomiczne w Polsce oraz najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ponad 3300 nowych miejsc pracy w samej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wśród beneficjentów jest m.in. OSP Kuklinów z powiatu krotoszyńskiego. Dzięki wsparciu jednostka mogła kupić niezbędny sprzęt. Invest Park zapewnił nam pomoc w postaci darowizny na zakup torby PSPR1 niezbędnej do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez naszą jednostkę. Środki można dostać poprzez złożenie wniosku, który znajduje się na stronie internetowej Invest Parku. Wypisujemy ten wniosek w prosty sposób, odsyłamy do Invest Parku i w ciągu kilku dni otrzymujemy odpowiedź. Wsparcie otrzymało też Wałbrzyskie Hospicjum. Jeżeli chodzi o przekazane środki ze strefy ekonomicznej, one zostały wydatkowane na cele statutowe. Tych celów statutowych w naszym hospicjum jest bardzo wiele. W tej sytuacji, którą teraz mamy geopolitycznej, widzimy jaka jest potrzeba. Bardzo, bardzo mocno i z tego miejsca bardzo dziękuję strefie ekonomicznej wsparła bieg mikołajowy. Był to trzeci bieg mikołajowy, gdzie w wyniku tego całego przedsięwzięcia zebraliśmy o 55 772 zł 40 groszy, a to zostało przekazane na nasze dzieci, które są terminalnie nieuleczalnie chore i dla dzieci, które są po odejściu bliskiej osoby w naszym hospicjum. Spełniliśmy marzenia naszych dzieci. Jeżeli chodzi o strefę, bardzo dobrze nam się tu współpracuje. Wierzę, że ta współpraca będzie w tym roku taka sama, jak była w tamtym. Dobre wyniki Invest Parku zwiastują zwiększenie środków, które zostaną przeznaczone na pomoc w tym roku. W spotkaniu noworocznym w Zamku Książ wzięło udział około 100 osób. Nie zabrakło podziękowań i ciepłych słów.